Cześć Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo miło tutaj gościć u Ciebie w tym jakże pięknym mieszkanku. O, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. I muszę Ci powiedzieć tak. Przede wszystkim gratuluję występu na Eurowizji. Dziękuję. Jak robiłem research na Twój temat. To wszyscy, o Boże, Panie, kogoś Pan tam zaprasza. Nie, smutno mi się robi, kiedy to czytam czasem takie informacje na temat osób, które występują w Eurowizji. A to mam wrażenie, u nas się dzieje od dawna. A jak widzę słowo na przykład kompromitacja, dla mnie jest to tak dalekie od rzeczywistości, że było mi wręcz przykro i teraz mam dla Ciebie w związku z tym małą niespodziankę, abyś mogła zamknąć oczy na chwilę. Dobra. Ja muszę wstać. Otwieram swoją magiczną szafę, którą wszyscy znają. Już możesz otworzyć i chciałem Ci bardzo podziękować. Dzięki serdecznie, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, teraz piękne. Uwaga, mogę wyjąć ten dzbanuszek, który tu był. Ewentualnie możemy włożyć kwiaty w dzbanuszek, jeżeli chcesz. Myślałam, że masz kwiaty, a potem rózga. To ja je wezmę spoza kadru, przekażę Maciejowi, jeżeli mógłbyś Maciej schować, żeby Cię nie kuły. Bardzo miłe, dziękuję. Te kwiaty przede wszystkim za występ i za to, że reprezentowałaś Polskę. Dziękuję. Pierwszy raz zamarzyło Ci się reprezentowanie Polski w wieku 18 lat, dobrze pamiętam? Czyli to nie do końca chyba było moje marzenie. Ja wtedy akurat pracowałam nad płytą z panem Robertem Janssonem. Płyta nie doszła do skutku, ponieważ nie do końca był to mój muzyczny świat, więc rezygnowałam z dalszej pracy nad tym albumem. I rzeczywiście z piosenką I Wanna Know po raz pierwszy stanęłam do tegoż konkursu, do polskich preselekcji. Czy to nie było takie zderzenie z dorosłością? Wiesz co, nie wiem, na pewno było to pierwsze zderzenie z hejtem. No właśnie, o to trochę pytam. Pamiętam, jak siedziałam przy komputerze wieczorami w Bytomiu, jeszcze wtedy w mieszkaniu. I niechcący weszłam na stronę i zaczęłam czytać te komentarze i pamiętam, jak godzinami do mamy płakałam. Przecież mamo, to jest nieprawda, przecież ja nic takiego nie zrobiłam. Ja nie jestem taką osobą, jak oni piszą, ale to było pierwsze zdarzenie. Miałam 18 lat, byłam młodą dziewczyną i po latach człowiek jakby rozumie, że to nie do końca krytyką, owszem, należy się przejmować i brać ją pod uwagę i się zastanawiać nad tym, jeżeli ktoś mówi coś na nasz temat, z kim się liczymy. To uważam, że trzeba się zastanowić i może zmienić pewne, nie wiem, pewien sposób, w jaki śpiewamy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o hejt, no to myślę, że bardzo często to są niestety ludzie, którzy no są w sumie biedni, żyją w swoim jakimś świecie niespełnionym i dlatego tak się zachowują. Trzykrotnie już brałaś udział w preselekcjach do Eurowizji. Tak, tak. Za trzecim razem się udało. Mhm. Czy za każdym razem uczyłaś się czegoś nowego? Myślę, że każda styczność ze sceną uczy nas czegoś nowego, tym bardziej taki konkurs, preselekcje, kiedy mamy możliwość wyjścia na scenę i zaprezentowania siebie tylko i wyłącznie w jednym utworze, czyli przez 3 minuty, tak, regulaminowe. To zawsze jest na pewno bardziej stresujące, ale myślę, że tak, ja byłam bardzo zadowolona z naszego zeszłorocznego występu na preselekcjach. Ja w ogóle bardzo lubię ten utwór, to jest utwór z płyty naszej, tak. Więc zdawałam sobie sprawę, że nie mamy absolutnie żadnych szans, żeby wygrać tę preselekcję, ale to była doskonała okazja do zaprezentowania swojego utworu, do przypomnienia o sobie i jakby zawsze nam najbardziej zależało na tym, aby grać koncerty. I dzięki tym preselekcjom trochę więcej tych koncertów w naszym życiu się pojawiło. A to jak wiemy, no jeżeli piszemy piosenki, nagrywamy płyty, to chcemy tą naszą muzyką dzielić się z ludźmi, z fanami. I to jest zawsze najpiękniejsze, więc to był fajny czas. A no, w tym roku akurat złożyło się tak, że pojechałam do Londynu współpracować z dwoma producentami. I stworzyliśmy dwa utwory i drugiego dnia właśnie Flashlight. I w zasadzie chłopcy powiedzieli do mnie, Kasia, może byś spróbowała startować w preselekcjach w Polsce. Ja powiedziałam, nie no, gdzie, kolejny raz, może to już nie. Ale potem po zastanowieniu stwierdziłam, że dlaczego nie? Kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Trzeba próbować, no nie wiem, pokazywać swoją muzykę, prezentować to, co tworzymy, jakby przypominać o sobie, że cały czas pracujemy, że nie spoczywamy na laurach, że nie odpoczywamy, tylko cały czas napieramy na to, aby rzeczywiście tą swoją drogę kontynuować i żeby grać coraz więcej koncertów, bo tutaj podkreślam, to jest najważniejsze zdecydowanie. Ty już w 2016 roku chyba powiedziałaś, że nie myślałaś o tym, że będziesz brała udział w kolejnych preselekcjach. Tak,
No tak, bo to nie zawsze chciałaś jest... wręcz chyba. No, nawet nie, tylko jakoś nawet o tym wydawało mi się, że jakby muzyka, która jest na naszej płycie, że nie pasuje do tego konkursu. I fani moi na fanpage'u zaczęli do mnie właśnie pisać: Kasia, może byś zgłosił Addiction, to jest super numer, że na pewno by się świetnie nadał tego konkursu. I wtedy przyszła chwila zastanowienia i decyzja o tym, żeby się do tego konkursu zgłosić. Płyta wydana 2 lata temu? Tak. Dwa lata temu. A kiedy kolejna? No mam nadzieję, że w tym roku. Znaczy mam nadzieję. Założyliśmy sobie, obiecaliśmy sobie, że ta płyta wyjdzie na jesieni tego roku. Taki jest plan. A dlaczego twoja mama nie była zadowolona z twojego występu na preselekcjach? Ja też nie byłam zadowolona. Dlaczego? Z siebie. Mama powiedziała, że śpiewałaś za emocjonalnie i emocjami. Tak, bo to jest tak, że jest cienka granica między właśnie tym, aby śpiewać technicznie i emocjonalnie, a to jak za bardzo się stresujemy i chcemy za bardzo pokazać, że teraz nam super wyjdzie, to czasem jest tak, że te emocje biorą górę nad tą techniką i nad takimi emocjami, które są normalnie na koncercie. Czasem jak chcemy za bardzo, to jakby te emocje górują nad tym panowaniem, nawet nie nad głosem, ale... Ale rzeczywiście ja też po preselekcjach byłam bardzo niezadowolona z siebie. Ja mówiłam do całej ekipy, która była ze mną, do Kasi menadżerki, do mojego Maćka, do mojego brata i tak dalej. Mówię: Boże, co ja zrobiłam, że tragedia, że tak na próbach było fajnie, a tutaj mi nie wyszło. Oczywiście to jest może to, że ja jestem bardzo samokrytyczna w stosunku do swojej osoby, że zawsze wydaje mi się, że mogłam zrobić coś lepiej i tak, no tak już mam od zawsze, że tak podchodzę do swojej osoby, ale to może dobrze. Skąd w tobie taka naturalność? Mm-hmm. Nie wyczuwa się w tobie ani grama fałszu podczas wszystkich wywiadów, które oglądałem. Nie wiem, zawsze od dziecka wydawało mi się, wiedziałam o tym, że trzeba być w życiu sobą, że tylko wtedy będziemy szczęśliwi i tak naprawdę wydaje mi się, że zawsze taka byłam, że nie zastanawiałam się nad tym, o Boże, teraz wchodzę do takiego towarzystwa, to trzeba zachować się tak, a nie inaczej, tylko zawsze starałam się być sobą. Oczywiście mam nadzieję, że potrafię się zachować, ale jeżeli mówię o czymś, to zawsze jest w 100% po prostu szczere, jestem sobą. No tak jest. A czy pojawiły się jakieś propozycje po występie w Eurowizji, ale mam na myśli propozycje spoza Polski? Czyli cały czas zamierzamy kontynuować pracę właśnie z producentami tegoż utworu, kompozytorami, współkompozytorami, bo ja też jestem współkompozytorem i piosenki Flashlight. Więc na pewno praca z nimi dalej, może nie całym albumem, ale jeszcze pewnie dwa, trzy utwory stworzymy wspólnie. Współpraca z zespołem z Finlandii, z Norman John. Oni najprawdopodobniej też w grudniu na moim koncercie się pojawią. Mamy zamiar stworzyć przynajmniej jeden utwór na moją płytę wspólnie. Oprócz tego wybieram się też do Londynu teraz niedługo na spotkanie, ale to jeszcze nie chciałabym o tym mówić. No, jakby nie zamykam się na Polskę, bardzo chciałabym też tworzyć poza granicami naszego kraju. I tak jak podkreślam, jest to możliwe, bo bardzo często u nas jeszcze myślimy, że jesteśmy z Polski, że jesteśmy tacy tak tutaj zamknięci, co wcale nieprawda. Trzeba mocno wierzyć, trzeba bardzo dużo pracować, ale naprawdę świat stoi otworem dla wszystkich. A jak to jest z wytwórniami? Teraz chcecie wydać płytę w dużej wytwórni. Pojawiły się jakieś... Nie wiem, czy w dużej. No zobaczymy tak naprawdę. Najpierw stworzymy materiał na tą płytę, a potem będziemy szukać wytwórni, która zechce tą płytę wydać. Niekoniecznie musi to być duża wytwórnia, ale to musi być wytwórnia, która uwierzy w nas i będzie chciała nam pomóc. Po występie w Must Be The Music dawno temu powiedziałaś, że tuż po tym był dla ciebie trudny okres. Mnie jako specjalista od trudnych okresów bardzo interesuje, co to było. To pewnie było tak, że pojawiłam się w programie, byłam w finale, zajęłam 3. miejsce w tym finale, wygrał fenomenalny Igor Herbu z zespołem Lemon. Był tu 2 tygodnie temu. Tak, więc świetnie. Zresztą ja też jako siła mam szczęście do typowania zwycięzców, bo teraz też Portugalczyka po pierwszej próbie, na której się pojawił, powiedziałam, że on ten konkurs eurowizyjny wygra i wygrał. Wtedy Lemon też byłam pewna, że wygra. Wygrał! Także może będę obstawiać kiedyś w przyszłości na konkursach. To Totka może, Totka sobie. No nie, to mi to totalnie nie wychodzi. Próbowałam parę razy, nic nie trafiłam. I mam paru znajomych, którzy w różnych programach typu talent show występowali i oni bardzo często po takim programie mają tak zwany złoty czas, że dużo koncertują, pojawiają się na różnych imprezach, nie imprezach, ale najważniejsze są te koncerty. A ja po Must Be The Music, pomimo tego, że wielu ludzi pisało, że tak świetnie śpiewam, że tak bardzo się podobały moje występy, po Must Be The Music nie zagrałam ani jednego koncertu. Ani jednego. Dlaczego? Nie wiem.
Pracowałam wtedy co prawda z panem menadżerem i nie wiem, czy to nie było gdzieś tam trochę jakaś, nie wiem, zaniedbanie. W sumie nie wiem tak naprawdę i to był taki czas, że wtedy było mi bardzo przykro, bo wiedziałam, że wykonałam kawał porządnej roboty, a to, co było dla mnie najważniejsze, to dlaczego zgłosiłam się do programu, żeby koncertować, żeby grać, żeby móc no, obcować z ludźmi i wymieniać się energią na koncertach, jakby to się w ogóle nie wydarzyło, więc było mi, to był taki trudny czas, byłbym po prostu najzwyczajniej w świecie przykro. Czy kiedy dostałaś się do Eurowizji, to pisałaś dziewczyną z The Pussycat Dolls Burleska Review, że będzie występowała? W ogóle macie kontakt? Słyszałem, że z asystentką założycielki. Tak, z Michelle, która zresztą teraz jest we Włoszech. Mamy kontakt cały czas, ona mieszka w Australii teraz, ale to jest taka dziewczyna, która bardzo dużo mi pomogła, była naprawdę cudownym człowiekiem dla mnie. I to jest ona i Emily, to są osoby, które pozwoliły mi po raz kolejny uwierzyć w to, że człowiek człowiekowi może być po prostu pomocny, bardzo pomocny. Bo bardzo ci pomagały. Działać zupełnie bezinteresownie. No dobra, a wiedziały, że występujesz w Eurowizji? Tak, wiedziały. Pisały na mnie i się bardzo cieszyły i gratulowały. I właśnie Emily zawsze podkreśla, że Boże, że dla niej jestem, że ona mnie tak uwielbia jak śpiewam, że ona tak się cieszy i kiedy słyszy o każdym moim nawet najmniejszym sukcesie, więc to jest bardzo miłe, że one cały czas o mnie pamiętają. A czy pamiętał o tobie twój chłopak podczas pobytu w Kijowie? Nie. Czyli czy był z tobą, innymi słowy? Tak. Był przez pierwszych parę dni, potem niestety musiał wyjechać, no, praca. Właśnie, chłopak czy już narzeczony? Narzeczony. No to muszę zapytać, bo ja kocham te momenty. Chociaż nie chcąc wchodzić w twoje prywatne życie, ale trochę wejdę, jeżeli wejdę, to po prostu postaw granicę. Jak ci się oświadczył? Bo to są tak czasami piękne momenty, a czasami tak zwykłe, ale... Wiesz co, powiem tylko, to będzie krótkie, bo było to w planetarium w Chorzowie. I tyle. O, czyli pod gwiazdami. A pod gwiazdami, tak. No dobrze, dalej nie pytam. Znaczy zapytam, czy ślub kiedyś, ślub planowany. Wiesz co, jeszcze nie wiemy. Dobrze. Teraz, no. Powiedziałaś takie zdanie, nie mam najlepszego zdania o naszym gatunku, czyli do ludzi, o ludziach. O ludziach. Co jest nie tak, według ciebie? Według mnie cały czas niestety nasz stosunek do zwierząt bardzo mi się nie podoba w wielu przypadkach. Nie podoba mi się też prawo, które należałoby w Polsce zmienić, chociażby to prawo o trzymaniu psów na łańcuchach. Wiem, że nowelizacja tej ustawy weszła w 2011 roku i teraz jest tak, że można trzymać psa przez 12 godzin na łańcuchu. I tak naprawdę to jest moim zdaniem trochę luka prawna, bo 12 godzin co, teraz na 5 minut czy na 10 minut go puścisz i znowu możesz go wsadzić na ten łańcuch. Więc to na pewno jest dla mnie kwestia do zmiany i chciałabym, żeby to prawo się zmieniło. Nie podoba mi się chociażby wycinanie drzew w Polsce, tak? Zerowy szacunek do środowiska i takie podejście totalnego tomiwisizmu i bardzo chciałabym, żeby coraz więcej ludzi, znaczy fajne jest to, że coraz więcej ludzi głośno mówi o tym, że zwierzęta należy szanować, że one czują ból. Nikt z nas nigdy nie był zwierzęciem, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te zwierzęta nie czują bólu bardziej niż my, ludzie, więc uważam, że po prostu czasem brakuje szacunku. A jakie cechy chciałabyś zatem wyeliminować z ludzi? Przede wszystkim chyba taką brutalność naszego gatunku bardzo często. I też chciałabym pewnie wyeliminować to, że ludzie bardzo często nie wtrącają się na przykład gdy widzą krzywdę zwierzęcia, człowieka, nie wtrącają się dlatego, bo to jest mój sąsiad, to się nie wtrącam, żeby był spokój. Ja uważam, że właśnie trzeba głośno mówić o tym, co nam się nie podoba. Bardzo głośno o tym mówić. Czy ty jesteś bardzo wrażliwa? Myślę, że tak. Nadwrażliwa. Nadwrażliwa. Czym to skutkuje w codziennym życiu? Tym, że czasem ciężko jest zasnąć. I że nadmiar myśli powoduje takie często też płacz i tak dalej, bo czasem nie mogę się z pewnymi sytuacjami pogodzić. Bardzo często ma to właśnie związek ze zwierzętami. Kiedy coś zobaczę, po prostu wpływa to na mnie bardzo destrukcyjnie. Często wydaje mi się, że robię wciąż za mało, że staram się oczywiście działać w tym najbliższym otoczeniu. Pomagamy zwierzętom, adoptujemy zwierzęta, pomagamy sobie w rodzinie u nas, jeżeli chodzi właśnie o opiekę nad zwierzętami, ale czasem mi się wydaje, że to jest wciąż za mało, że chciałabym więcej i mam nadzieję, że rzeczywiście kiedyś
uda mi się no, zmienić chociaż trochę ten nasz mały, najbliższy krąg. Ile masz zwierzaków? Teraz psiaki? 5 psów. Już 5. 2 koty. A to jest tak rodzinne, czy tylko ty adoptujesz? Nie, wiesz co, to jest jakoś było tak, że to rzeczywiście ja znajdowałam wszystkie nasze zwierzęta, to ja zdecydowałam się ostatnio na adopcję Mimi z Radomia, ale tak jak podkreślam, u nas jakby wszyscy współdziałamy, pomagamy sobie wzajemnie i moja rodzina i rodzina mojej cioci Gosi i moja kuzynka Kasia, moja ciocia Gosia jest moim zdaniem i moja mama, to są największe bohaterki tak naprawdę, bo moja ciocia Gosia opiekuje się Lalusiem, pieskiem, którego zaadoptowaliśmy z Ukrainy, który nie ma 2 przednich łap. Ona codziennie jest z nim w mszanie, ona codziennie go wyprowadza, wkłada mu nóżkę, tą taką protezę i ona jest jakby moim zdaniem największym bohaterem z nas wszystkich, bo po prostu codziennie jest z nim przez 24 godziny. No i tu widać, jak on na nią patrzy, jest po prostu jego największą miłością. Mama, czyli ciocia Gosia, to jest największa miłość Lalusia. No i cieszę się, że właśnie u nas w rodzinie jest tak, że naprawdę nie przechodzimy obojętnie wobec krzywdy, czy to jest gołąbek, czy to jest piesek, czy kotek, czy świnka, czy krówka. Po prostu mówimy i działamy. Czy to właśnie zwierzęta połączyły Ciebie w znajomość, w przyjaźń, nie wiem, z Joanną Krupą? Myślę, że tak. Ja zawsze Joannę odbierałam przez szklany ekran jako niezwykle wrażliwą, dobrą i naturalną osobę. To dla mnie jest najważniejsze, że właśnie, że kiedy ludzie są prawdziwi, to wtedy mam do nich ogromny sentyment i Asia taka jest. Nie nazwałabym nas przyjaciółkami, bo nie wiem, czy Asia by, jakby, no nie znamy się aż tak, ale Asia na pewno jest dla mnie osobą, którą niezwykle, niezwykle podziwiam. I mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy ten nasz kontakt utrzymywać i wzajemnie się wspierać i może też będzie jedna dla drugiej natchnieniem o to, żeby walczyć. Zostawiając te smutniejsze chwile, a co jak masz przypływ emocji, radości? Co robisz? Jak się zachowujesz? Jaka wtedy jesteś? O Jezu, zbiorę, to się nazywa cute aggression, czyli jak zacisz, nie wiem, czy też to masz, jak całujesz na przykład pieska albo kotka, że zaciskasz tak strasznie zęby i po prostu to jest tak, jak się bardzo cieszę i jak widzę swoje zwierzęta, to mam właśnie tak zwane cute aggression. To jest ponoć jakaś lekka ułomność, ale bardzo dużo ludzi to ma. Tak mówisz, zaraz cię zjem. To jest tak zwane cute aggression. Więc tak bardzo, no uwielbiam spacery z psami w lesie, uwielbiam pływać łódką taką z wiosłami, uwielbiam kajaki, uwielbiam siatkówkę, więc lubię bardzo, no rzeczywiście sport też, najlepsze, to sprawia mi radość. Najlepsze znaczenie nie jest Ci obce, czyli najlepsze znaczenie jest Ci bliskie w życiu, czyli że tak miało być. Bardzo często wydaje mi się, że w życiu jest nam jakby nasza droga przeznaczona, zapisana, że każdy tą drogę właśnie ma inną. Ja tą drogę mam bardzo krętą. Czasem nawet cofam się i muszę iść inną ścieżką. Ale myślę, że to sprawia i sprawiło, kim jestem, jakie mam wartości i w co wierzę. I czasem oczywiście były momenty frustracji i wielkiego smutku, że coś nie wychodziło, że chciałabym inaczej, że chciałabym szybciej, że dlaczego coś się nie dzieje, ale potem z perspektywy czasu wydaje mi się, że wszystko, co się zdarzyło w moim życiu, naprawdę wiele mnie nauczyło i doświadczyło. No, kusisz, muszę zapytać, które w takim razie z tych sytuacji nauczyły Cię najwięcej? Kurczę, nie da się wymienić jednej. Myślę, że wszystkie. Myślę, że to nawet, że nie wydałam w wieku 18 lat płyty, że zrezygnowałam, że miałam na tyle w sobie odwagi, żeby powiedzieć nie. To czasem myślę, że w sobie podziwiam, że jako 18-letnia dziewczyna, że mogłam mieć rzeczywiście ogromną szansę, nie wiem czy kariery, ale pewnie szybciej pewne rzeczy bym osiągnęła, byłabym może bardziej znana i byłoby mi łatwiej pewne rzeczy osiągnąć. Ale tak zdecydowałam, tak jest. Stany również, wydaje mi się, że też były takim czasem. Potem po powrocie czasem zastanawiałam się, po co ty tutaj wróciłaś, no po co ty tutaj wróciłaś. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, że skoro nie otworzyły się dla mnie następne drzwi, to był doskonały czas na to, aby wrócić i próbować swoich sił tutaj. I to był... I dzięki tym wszystkim moim decyzjom zaczęłam współpracować z moim bratem, co było dla mnie najlepszą, naprawdę decyzją i cieszę się ogromnie, że Mateusz pokazał mi utwory, że zaczęliśmy pracę wspólnie nad tą płytą, bo jestem z tej płyty naprawdę ogromnie dumna. I
wiem, jak bardzo lubimy ze sobą koncertować, wiem, jak bardzo lubimy ze sobą śpiewać, wiem, jak bardzo lubimy ze sobą właśnie pracować i tworzyć utwory. No i to jest najpiękniejsze, że mogę pracować z moim bratem, czyli z moją rodziną. I mam nadzieję, że druga płyta również będzie taka, że się nie powstydzimy. Czy byłabyś w stanie wystąpić na każdej scenie? Czy byłam... Myślę, że tak. Może nie na każdej. Nie na każdej. Kasiu, słuchając tej płyty, znam ją od 3 dni. Pomijając to, zauroczyłem się. Paroma kwestiami, które tu przekazujesz, również twoim głosem. Sam bardzo się zaskoczyłem i utwór jest jeden, który mnie przeszywa na wylot. Jest który? Niesamowity, działa na mnie wyjątkowo i słowa, i twój rejestr głosów tych w refrenach. Supernowa. Tak rzadko gramy ten utwór. Jest taki zwyczaj w kawalerce, że to ja co jakiś czas zaskakuję gości. Aha, dobrze. Pomijając pierwsze małe zaskoczenie, właściwie bardziej podziękowanie, to chcę ci coś pokazać, co tu jest w kawalerce, zobacz. A co z tej? Przepraszam cię, Kasia, na sekundkę. 20 metrów kwadratowych sceny. Tak, słuchaj, chcę ci coś pokazać. Na tej scenie występowali już cudowni artyści. I nie może zabraknąć ciebie na tej scenie. Moi drodzy, tuż po Eurowizji, zapraszam serdecznie Kasia Moś z moim ulubionym utworem Supernowa z jej pierwszej płyty. Polecam serdecznie, zaczynamy. To mój brat. Możesz wiec do najdalszych gwiazd, pusta przestrzeń. Jak meteor zostawić ślad, krater w sercu. Ciebie w tym, byś spokojnie spał, głębek nerwów. Trajektoria ciągły zmian w twoim wnętrzu bóg. Galaktyczna moc ochrania nas. Powiedz, ile gwiazd może jeszcze spać. Zapalimy płomień wielu serc.
Dziękuję. Biedna, bo musiała trzymać mikroport no jeszcze właśnie. W dłoni na dole. Nie dałem podwór, że ci pomogę zejść. Nie, spoko. Nie mogłam, że tak powiem, ruszyć ręką. Ja oczywiście nie mogłem się powstrzymać, co jakiś czas śpiewałem i znowu montażysta będzie miał problem, ponieważ będzie nie wiedział, jak będzie miał wyciąć mój głos z tego wykonania. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kasiu, jeszcze raz ci dziękuję. Dzięki, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz buziak. Dzięki. Najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.